Dzień dobry kochani, to Londyneczka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będzie to odcinek urodzinowy. I z okazji urodzin zapraszam Was na maraton. Na maraton czytelniczy. Będzie to maraton w 5 kategoriach. Mamy 30 dni na wypełnienie tych kategorii. Znowu oczywiście będziemy bardzo otwarci na ich realizację. Niekoniecznie musicie czytać 5 książek. Możecie wybrać sobie tylko jedną kategorię. Ważne, żebyśmy się razem wspólnie bawili, żebyśmy razem czytali, a maraton będzie odbywał się pod tytułem Moje literackie ja. Zostańcie ze mną. Tak, starzeję się, nie ma co. Dzisiaj moje 37 urodziny. Lada moment 40. Ha, ha, brzmi poważnie. I tak się bardzo zastanawiałam nad tym, jak chcę uczcić właśnie moje urodziny na kanale i stwierdziłam, że maraton chyba będzie takim fajnym rozwiązaniem. I zdecydowałam się właśnie na te 5 kategorii takich niekoniecznie określających mnie, ale nas wszystkich, gdzie możemy tak się troszeczkę zastanowić nad naszymi takimi literackimi korzeniami. No i pierwsza kategoria, którą chciałabym Wam zaproponować, to jest kategoria, którą nazwałam Krajan. I tutaj chciałabym, żebyśmy znaleźli książkę autora, który urodził się w naszej miejscowości, tudzież rejonie naszego urodzenia. Dlatego Krajan właśnie. I od razu chciałabym Wam wspomnieć o książce, którą ja sama chciałabym przeczytać. I ja od razu muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj nie zdecydowałam się jeszcze na konkretny tytuł. No ale ja z urodzenia jestem Torunianką i chciałabym przeczytać kolejny tytuł, którego jeszcze nie miałam okazji przeczytać, Janusza Leona Wiśniewskiego. Bo Janusz Leon Wiśniewski jest właśnie z urodzenia Torunianinem, a w tym momencie akurat mieszka w Gdańsku. Ale niczego to nie zmienia. Krew nie wybiera, pochodzenie nie wybiera. No i właśnie z urodzenia to Toruńczyk. Zatem ja będę czytała Janusza Leona Wiśniewskiego. Zatem pierwsza kategoria Krajan. Druga kategoria to korzenie i chciałabym, żebyśmy przeczytali tutaj powieść, której akcja dzieje się w miejscowości naszego pochodzenia. Znowu, miejscowość może być tutaj ciężkim rozwiązaniem, ale właśnie miejscowość tudzież region naszego pochodzenia. I ja tutaj zdecydowałam się na kolejny tom serii O Dorze Wilk Anety Jadowskiej. Dla mnie będzie to bodajże trzeci tom. I kiedyś go gdzieś już zaczęłam, zatem będę kontynuowała lekturę. Bo jak wiemy, Dora Wilk tutaj funkcjonuje pomiędzy dwoma światami. Tym realnym Toruniem i światem magicznym, czyli Hornem. Także tutaj jakby wiecie, mogę trochę pooscylować na granicy fantazji i realizmu i właśnie skupić się na tej serii dalej. Trzecia kategoria to sąsiad. I zostajemy tutaj jakby w bardzo podobny sposób w tej samej kategorii, bo szukamy powieści, której akcja dzieje się w miejscowości tudzież regionie, miejsce naszego zamieszkania. Czyli już odchodzimy od naszego urodzenia, a przechodzimy do miejsca naszego zamieszkania. Widzicie, dla niektórych będzie to o tyle prostsze rozwiązanie, że jakby jedna kategoria im odpada, bo może nie zmienili swojego miejsca pobytu. No, ja się przeprowadziłam, tak, z Torunia do Londynu, zatem będę szukała książki, która albo dzieje się w Anglii, tudzież w Londynie. I ja zastanawiałam się tutaj albo nad Orwellem, rokiem 1984, albo może nad Charlesem Dickensem, bo tak jakoś chodzą mi dwa tytuły po głowie. Mam tutaj na myśli albo Opowieść o dwóch miastach, albo Wielkie nadzieje, ale wydaje mi się, że chyba najszybciej sięgnę właśnie po Opowieść o dwóch miastach. Zobaczymy.
Czwarta kategoria to bliźniak. I to jest chyba kategoria taka najbardziej urodzinowa, bo chciałabym, żebyśmy sięgnęli tutaj po książkę, w której bohater jest gdzieś mniej więcej naszym równolatkiem. I ja w tej kategorii tak naprawdę zaczęłam już czytać książkę i będzie to książka taka nowinka z wydawnictwa Czwarta Strona. Ona jeszcze do mnie nie dotarła w papierze, ale zaczęłam czytać właśnie wersję elektroniczną na Legimi i jest to tytuł 5 lat z życia Donny Coan. Już wspominałam o tej książce na Instagramie. Kto mnie obserwuje, ten wie, że książka mi się bardzo podoba i dobrze się przy niej bawię. Niby taka, wiecie, współczesna obyczajówka, rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a taka naprawdę przyjemna rozrywka, ale i takiej nam potrzeba. A piąta kategoria, już ostatnia, to kategoria, która nazywa się Sprawdzam. I w tej kategorii szukamy książki, w której główny bohater spełnia nasze marzenia. Czyli wiecie, jak gdybyśmy na stronach książki próbowali się przekonać, jak to nasze życie mogłoby wyglądać. I ja na razie nie zdradzę wam tutaj tytułu, jaki chcę przeczytać, no bo nie chcę wam jeszcze zdradzać tych moich marzeń. Zatem w podsumowaniu postaram się wam szepnąć, jaką książkę ja w tej kategorii przeczytałam. I to by było na tyle. 5 kategorii wymieniłam, powtórzę je jeszcze raz, tak szybciutko. Pierwsza kategoria to krajan, druga kategoria to korzenie, trzecia kategoria to sąsiad, czwarta kategoria to bliźniak i piąta kategoria to sąsiad. A nasz maraton to moje literackie ja. Zaczynamy tak naprawdę od 17 sierpnia, no bo 16 sierpnia już nie zdążymy. Zaczynamy od 17 sierpnia, bawimy się przez miesiąc. A ja idę świętować moje 37 urodziny. Idę dmuchnąć moje świeczki, pomyśleć życzenie i oby się spełniło. I dziękuję wam za wszystkie życzenia, które do mnie spływają, bo pamiętacie o mnie i rozpieszczacie mnie. Bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Jeżeli film wam się podobał, jeżeli planujecie przyłączyć się do akcji, proszę o wasze komentarze, proszę o kciuki w górę i o subskrypcję, bo strasznie mnie cieszy, jak ten kanał się rozrasta. To jest, wiecie, miód na moje serce. I, kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!